Witam wszystkich Państwa, kłaniam się i chciałbym przekazać trochę informacji o kamieniach nerkowych, moczowych, ogólnie takich, które tworzą się w pęcherzu i w drogach moczowych, przewodach moczowych itd. No jest to, są to sprawy związane z krystalizacją, z centrami krystalizacji, a więc takie właśnie biomineralogiczne z pogranicza mineralogii, krystalografii i biologii, w tym wypadku biologii układu moczowego, który no, jest ważny, bo to jest oczyszczalnia ścieków. Jak ona zaczyna nawalać, no to wtedy cały organizm zaczyna nawalać. Jest to związane głównie z nieodprowadzaniem mocznika, który występuje w moczu, jak wiadomo, i ten mocznik to robi szereg różnych spustoszeń. Wpływa między innymi na ucho wewnętrzne, gdzie mamy tak zwany żyrokompas, czyli taki mechanizm, który nas utrzymuje pionowo, w pozycji pionowej. No jeżeli jest za dużo mocznika, ten mechanizm zaczyna szwankować i człowiek ma kłopoty z utrzymaniem równowagi. No, mocznik też może się koncentrować w stawach kostnych, powodując szereg, że tak powiem, zaburzeń funkcjonowania stawów i tak dalej. Także oczyszczalnia ścieków pod tytułem układ moczowy jest niesłychanie ważna. Zacznijmy sprawę od pieca, że tak powiem. Podstawowym pytaniem w przypadku kamicy nerkowej jest to, dlaczego w obrębie nerki w jednym miejscu, w jednej miedniczce nerkowej tworzy się kamień nerkowy, a w innych nie. Jaki jest mechanizm powodujący to, że ta krystalizacja, tworzenie się kamieni nerkowych ma taki charakter trochę jak gdyby przypadkowy? No na to się składa parę różnych elementów, o których chcę tutaj Państwu opowiedzieć. Po to, żeby powstał kamień w nerce, są potrzebne głównie dwa elementy. Po pierwsze, musi być tak zwane centrum krystalizacji, czyli miejsce, w którym ten kamień zaczyna się tworzyć, i musi być substancja, z której krystalizuje kamień, z której krystalizują minerały budujące kamień nerkowy, czyli są to głównie szczawiany, wedelit i wewelit, ale też może być watery, też może być apatyt i różne inne. Najczęściej krystalizacja prowadzi do tworzenia się kamieni dwu lub więcej składnikowych, czyli nie jest to jeden minerał, tylko tych minerałów jest kilka. No, robię to od 30 paru lat, badam te kamienie nerkowe, więc postanowiłem to zebrać w jedną całość i Państwu o tym troszkę opowiedzieć. Tu mam narysowaną ścianę miedniczki nerkowej, przekrój tej ściany, symbolicznie oczywiście. I tu jest miejsce, w którym może dojść do krystalizacji szczawianów, czyli do miejsce, w którym może zacząć tworzyć się kamień nerkowy. To w mineralogii nazywa się centrum krystalizacji, to miejsce, w którym rozpoczyna się tworzenie kryształów. To centrum krystalizacji to jest miejsce, w którym zerwane są więzania międzyatomowe, zniszczone są więzania międzyatomowe w strukturach biologicznych tych tkanek ścianki miedniczki. Ona jest po prostu jak gdyby zniszczona, ta powierzchnia, wewnętrzna powierzchnia. Przyczyn zniszczenia może być wiele. Mogą być to względy genetyczne, to znaczy ścianka jest zniszczona w związku z deformacją czy zaburzeniem DNA i przekazywane jest to z pokolenia na pokolenie, że w nerce, w miedniczce nerkowej będzie tam defekt, który może stać się centrum krystalizacji właśnie kamienia nerkowego. Tutaj zniszczenie tej ścianki powoduje to, że występują jak gdyby ładunki elektryczne związane
z zerwanymi wiązaniami międzyatomowymi, to znaczy występują plusy i minusy. Jeżeli coś w pobliżu będzie przepływało w moczu, co zawiera ładunki elektryczne, bardzo łatwo się może do tego miejsca, że tak powiem, przyczepić i zacząć budowę kamienia. Tak mówiłem, przyczyną mogą być kwestie genetyczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przyczyna może też tkwić w infekcjach układu moczowego. Tutaj jest kamień nerkowy w dużym powiększeniu, fragment blisko ściany miedniczki nerkowej, czyli mniej więcej z tego rejonu, gdzie widać kolonie bakteryjne, po prostu układ moczowy jest zainfekowany. I widać kryształy szczawianów tutaj tworzące się. Tu jest 10 mikronów, czyli 0,01 mm. Mikroskop skaningowy, dość duże powiększenie. Polega to zabawa na tym, że mikroorganizmy infekujące układ moczowy, wszystko jedno, czy to są bakterie, czy to są wirusy, czy to są grzyby, czy coś innego, jeżeli żyje w nerkach, żyją w nerkach te mikroorganizmy, one w procesach życiowych wytwarzają toksyny. To znaczy odżywiają się, oddychają, ale wydalają na zewnątrz związki, które są toksynami. To są związki organiczne, chemiczne, agresywne, które mogą też niszczyć ścianę. Właśnie ściankę miedniczki nerkowej. Jak ją zniszczą, no bo działają jak chemikalia, tak jakbyśmy kwasem solnym polali tkankę, nie? To ona się po prostu zniszczy. I w tych miejscach zniszczeń, spowodowanych na przykład toksynami mikroorganizmów, może dojść do krystalizacji, też powstają ładunki i tak dalej, elektryczne, i tutaj może się coś przyczepiać. Innym mechanizmem tworzenia się kamieni nerkowych, a przede wszystkim tworzenia się centrum, w którym ten kamień może się zacząć rozwijać, jest nadmiernie zmineralizowany mocz, czyli nerka z krwi, filtrując mocz, bo ona ma takie zadanie, filtruje mocz o dużej zawartości różnych pierwiastków, w tym głównie wapnia CA. I jeżeli tak jest, że mocz filtrowany z krwi jest nadmiernie zmineralizowany, no to mogą w moczu krystalizować kryształki, w moczu, w płynie, tak jak powiedzmy śnieg w zimie krystalizuje, płatki krystalizują z powietrza, czy w morzu krystalizują minerałki, to tutaj z moczu mogą krystalizować właśnie szczawiany, które są bardzo ostre kryształki i mogą niszczyć ściankę, przepływając razem z moczem. No i to też są miejsca uszkodzenia, w którym może dojść do tworzenia się kamienia nerkowego. Także genetyka, infekcje i nadmierna mineralizacja moczu. Nadmierna mineralizacja moczu może być efektem dwóch zjawisk. Po pierwsze, krew jest tak brudna po jakichś infekcjach, chorobach, stanach zapalnych, że nerki, czyszcząc krew z moczu, odsączając mocz, po prostu odsączają mocz o wysokiej mineralizacji. Ten mocz zawiera bardzo dużo różnych składników, w tym głównie wapnia. I przyczyna tego zjawiska leży poza nerkami. Gdzieś był stan zapalny, do krwi dostały się, że tak powiem, produkty tego stanu zapalnego, ogólnie mówiąc, no i nerki to odczyszczają i płynie mocz bardzo zmineralizowany. Czyli to jest sprawa medyczna, pozanerkowa, że tak powiem. Może być też tak, że w nerce występuje tak zwana sorpcja zwrotna. Miedniczka nerkowa przez swoją ściankę odsącza z moczu wodę. Mówi się o 10%, ale to jest różnie. Raz jest więcej tej wody sorbowanej powrotnie, czyli to tak zwana sorpcja zwrotna, czyli woda z moczu jest przywracana z powrotem do organizmu.
Organizm w ten sposób broni przed utratą wody. To szczególnie się obserwuje na przykład w przypadku pracy w krajach o wysokich temperaturach, że organizm odsącza więcej wody i pijemy, pijemy, a się już jest małe, dlatego że woda wraca do organizmu. Czy też sportowcy po wysiłku fizycznym, gdzie tracą sporo wody przez skórę, pocą się i tak dalej, ten organizm tą wodę z powrotem z moczu do organizmu wprowadza, odciąga. Jeżeli ten proces jest, że tak powiem, zepsuty w pewnym sensie, nie działa prawidłowo, ten sorpcji zwrotnej wody, to zdarza się, że miedniczka nerkowa, w konsekwencji nerka, ściąga tak dużo wody z moczu, że ten mocz się bardzo koncentruje. Bo może być koncentracja moczu przed odparowanie na przykład, ale tutaj sorpcja zwrotna, odciąganie wody z moczu jest jak gdyby procesem zagęszczającym mocz. Jeżeli to następuje nadmiernie, no to ten mocz jest bardzo skoncentrowany i w miejscach uszkodzenia miedniczki nerkowej może dojść do krystalizacji początków tworzenia się kamienia nerkowego. Także jak widać, są dwie przyczyny takie główne, czy dwa zjawiska. Jedno to jest tworzenie się centrów krystalizacji, to jest zniszczenie ściany miedniczki. W różnych miejscach to może mieć miejsce, odbywać się. Także reszta nerki działa prawidłowo, a w jednym miejscu tworzy się kamień, w jednej miedniczce, bo akurat genetyka mówi, że w tym miejscu jest uszkodzenie, dodatkowo na to się nakłada infekcja na przykład i tworzenie się takich rodzajów wrzerów, powiedzmy, czy lizy ścianki miedniczki nerkowej, a na to jeszcze ewentualnie zbyt zagęszczony mocz. W każdym bądź razie, jeżeli powstanie takie centrum krystalizacji, ścianka miedniczki się uszkodzi, zostanie uszkodzona, no to co przepływa w moczu, to się łapie. Wapń, proszę bardzo, woda. Woda ma budowę polarną. Wiadomo, że to są cząstki jak takie małe magnesiki, plusiki, minusiki. No i jeżeli tu występują w centrum krystalizacji, występują ładunki elektryczne, to ten woda, ten magnesik się tu bardzo chętnie przyłączy. Łączą się cząsteczki dwutlenku węgla. No i zaczyna się krystalizacja. Wstępnie jest to masa drobniutkich kryształków, które z tego centrum krystalizacji rozchodzą się na zewnątrz, powodując tworzenie się kamienia. Jak widać w tej pierwszej fazie, bo tutaj jest taka pierwsza faza uchwycona tworzenia się tego kamienia, tworzące się kryształy krystalizujące z moczu są często ze sobą w ogóle niepołączone. Tu widać jeden kryształek i tu drugi kryształek, a między nimi jest taka ciemna strefa. Kryształ w ogóle jak gdyby nie styka się z resztą kryształu, bo to wszystko są kryształki, a to są bakterie. Tutaj też jakieś kryształy drobne, inne. W każdym bądź razie we wczesnej fazie powstawania kamienia, kryształki, które budują ten kamień nerkowy, są ze sobą bardzo słabo połączone. Stąd też, gdy na przykład podskoczymy, czy biegniemy gdzieś, czy uderzymy leciutko w nerkę, to wszystko się może rozsypać. To tak jak babka z mokrego piasku robiona na plaży, nie? W foremce. Robi się babkę z mokrego piasku i ta babka niby jest, ale jak się uderzy w tą babkę, to się wszystko rozsypie. I tak samo jest we wczesnych fazach tworzenia się kamienia nerkowego. Jeżeli ten kamień jest stary, to dochodzi do długo po prostu krystalizacja trwa, to dochodzi do łączenia się kryształów między sobą i ten kamień robi się bardzo twardy i trudny niezwykle do rozbicia, czy naturalnego, czy metodą litotrypsji. Litos, kamień, trybos to jest mechaniczne rozbijanie kamieni nerkowych. Polega to na tym, że przy pomocy specjalnego urządzenia
wysyła się w kierunku kamienia pod nadzorem albo rentgenowskim, albo innym, wysyła się fale głosowe o dużej energii, które uderzając w kamień powodują, że on się rozsypie na takie właśnie jak piasek, na takie ziarenka i utworzy tak zwany piasek nerkowy, który no, można wysiusiać za przeproszeniem, przejdzie przez moczowód, pęcherz i czasem coś zaboli, coś pstyknie, wpadnie do muszli publikacji, no i po kamyku i przestaje boleć. Ale jeżeli kamień długo tkwi w nerce, to te kryształki się łączą ze sobą, tworząc taką litą substancję trudną do rozbicia. Tutaj mamy takie wczesne fotografie z mikroskopu skeningowego. Tu mamy skalę, gdzie mamy 10 mikronów, czyli to jest 0,01 milimetra. Tu mamy taką fazę, wstępną fazę tworzenia się kamienia nerkowego blisko ściany miedniczki nerkowej. No i widać, to są kryształki, których krawędź jest rzędu 1 mikrona, czyli to są niezwykle ostre kryształy o dość dużej twardości, krystalizujące właśnie w tym centrum krystalizacji. I występują też bakterie. No widać, takie kuleczki to są bakterie. Nie znam się na rodzajach bakterii, ale to specjaliści by powiedzieli, co to jest, przynajmniej więcej. Także jest to wczesna faza tworzenia się na ścianie miedniczki nerkowej, w centrum krystalizacji, tworzenia się kamienia nerkowego. Tu są objaśnienia do tej fotografii, to sobie Państwo sami poczytacie. Tu są zdjęcia z mikroskopu polaryzacyjnego mineralogicznego przekroiów kamieni nerkowych, wyjętych z pacjenta, że tak powiem, operacyjnie najczęściej. Co tu widać? Widać, że kamień nerkowy, który tutaj jest, że tak powiem, sfotografowany, tworzy się w etapach. To nie jest ciągła krystalizacja, tylko tworzy się, nie tworzy się, tworzy się, nie tworzy się, tworzy się, nie tworzy się. Krystalizacja kamieni nerkowych odbywa się od ścian miedniczki nerkowej do centrum miedniczki nerkowej, czyli jak gdyby jest to rodzaj zarastania przy pomocy kamienia nerkowego, zarastania miedniczki nerkowej. To trwa jakiś czas, dzieje się to cyklicznie, to zarastanie, jak widać, to jest akurat, to są kamienie szczawianowe, weddelitowe czy weddelitowo-wewelitowe. I jeżeli kamień długo się tworzy, może zarosnąć zupełnie przekrój tego kamienia, ta dziurka w środku, która tam występuje, ja Państwu ją pokażę, zarasta całkowicie i nie ma odpływu moczu z nerki. Zaczynają się poważne kłopoty i wszystko prowadzi do operacyjnego usunięcia kamienia. Tutaj mamy zdjęcie też z mikroskopu polaryzacyjnego, mineralogicznego, z wnętrza tego kamienia nerkowego, który zarasta od ścian miedniczki ku środkowi. W środku jest jeszcze jak gdyby rurka, przez którą mocz może przepływać. I to są zdjęcia narastających szczawianów, bardzo ładnych zresztą, w mikroskopie polaryzacyjnym, mineralogicznym. I widać, że te szczawiany też narastają fazowo. To się dzieje w etapach. Tutaj te takie kreseczki to są fazy, kiedy ten taki guskowata koncentracja mineralna narasta i zaczyna się powiększać. W innych narastających koncentracjach też to jest widoczne. A więc to wszystko mówi o tym, że kamienie nerkowe typu odlewowego, te, które tworzą się w miedniczkach nerkowych, powstają cyklicznie, czyli powstają, nie powstają, powstają, nie powstają. One sobie tam rosną. A każdy etap tworzenia się kamienia, wzrostu jego, krystalizacji, dowodzi określonego stanu chemicznego moczu.
No bo jeżeli moczu jest niezmineralizowany, no to kamień nie rośnie. Jeżeli jest mineralizacja nadmierna, no to wtedy kamień przyrasta, że tak powiem. Krystalizują właśnie te szczawiany. A więc kolejne fazy wzrostu kamienia są odzwierciedleniem chemizmu moczu, bo jak jest zmineralizowany, to rośnie kamień, a jak nie jest zmineralizowany, to nie rośnie kamień. A to jest z kolei związane ze stanami chemicznymi krwi, z którego mocz jest odsączany przez nerkę, a więc jest odzwierciedleniem stanu organizmu. Że raz organizm więcej produkuje mocz bardziej zmineralizowany, a raz nie. A dlaczego? Często przyczyny tkwią w ogóle poza nerką. Chociaż taka sytuacja może być też efektem cyrkulacji, czy też wahań sorpcji zwrotnej, że nerka raz więcej wody odciąga z moczu, a raz mniej, prawda? Raz ten mocz jest bardziej skoncentrowany, a raz nie jest skoncentrowany. No i kamień się tworzy. Tu są objaśnienia do tej figury poprzedniej, a teraz popatrzmy na to, co się dzieje, jak kamień o słabej strukturze się rozpadnie. Najpierw mamy kamień, który tkwi w nerce, to jest nerka, zoperowany fragment nerki, kamień, który w tej nerce tkwi, w miętce nerkowej. I widać, że w środku jest jeszcze ten kamień przepuszcza mocz, czyli tędy przez kamień mocz może się wydalać na zewnątrz, do pęcherza i, prawda, i na zewnątrz. Ale często się dzieje, że ten otwór, który jest w środku, ta rurka w kamieniu, bo on rośnie od ściany miedniczki do środka, ten kamień. I ta dziurka zarasta, czasem całkiem zarośnie. Ta sytuacja jest taka, że w skrajnym przypadku może ten środek tego kamienia zarosnąć przez kryształy, bo one wzrastają do środka, w tą stronę. Nerka spuchnie, nie przepuszcza w tym miejscu moczu i zaczynają się problemy. Także tutaj jest taki obrazek pokazujący przekrój takiej sytuacji, że w miedniczce nerkowej, oczywiście to jest schematycznie, bez szczegółów, bo tutaj szczegółów jest cała masa, tworzy się kamień nerkowy, to jest to tu, między tymi niebieskimi strzałkami i a strzałki czerwone pokazują, gdzie zaczyna wzrastać ten kamień, na ściankach miedniczki i rośnie w tą stronę, do środka, prawda? I w sytuacjach, kiedy kamień się rozpadnie sam albo pod wpływem zabiegu zwanego litotrypsją, czyli dostanie kilka do 2000-3000 strzałów taką falą głosową, to są infradźwięki od dużej długości fal, jest nie ultradźwięki, tylko infra, prawda? To kamień się rozpadnie na takie kryształki, ziarenka i tak dalej, tworzy się tak zwany piasek nerkowy, który sobie przez przewód moczowy, to jest fragment, spływa do pęcherza. Czasem zdarza się, że ten takie ziarenko zostanie w przewodzie moczowym między nerką, miedniczką nerkową a pęcherzem, no i zaczyna tu rosnąć. Ale przypatrzmy się jeszcze kamieniom nerkowym. Tutaj są takie kamienie duże, typu odlewowego. Widać, że to powtarza kształt kamień, powtarza kształt miedniczki nerkowej. Tu widać, że ten kamień ma budowę też cykliczną. Ta strzałka niby ma pokazywać, no nie jest to najszczęśliwsze zdjęcie, no ale jest. No kamienie są jak grzmoty, mają po kilka, a nieraz nawet do 10 cm, ogromne. Jeżeli się pod mikroskopem skeningowym dokładniej przyjrzymy minerałom, które krystalizują w środku w tych kamieniach, no to szczawiany wyglądają w ten sposób. Niezwykle ostre kryształy, które często ze sobą nie są połączone, te przestrzenie, te kamienie się nie zrastają ze sobą, te kryształy. Natomiast krawędzie kryształów, tych szczawianowych, są porównywalne ostrością z brzegiem brzytwy,
to po prostu kroi tkanki, jak nie wiem. Same minerały są dość twarde, w związku z tym z uszkadzaniem tkanek podczas przepływu, na przykład jak się kamień rozpadnie i piasek schodzi z człowieka z różnych powodów, albo sam się rozpada, albo jest to litotrypsja, no, zanim dopłynie tutaj, a potem na zewnątrz, to i krew idzie i boli niesamowicie i tak dalej. To są objaśnienia do tego poprzedniego zdjęcia. Tu są zdjęcia kamyków, które utworzyły się po rozpadnięciu kamienia znajdującego się w miedniczce nerkowej. Jeżeli ten kamień typu odlewowego się rozpadnie, to czasem ziarenko zostanie też w miedniczce nerkowej. I zaczyna na tym ziarenku rosnąć kamień, który nie tak kamień odlewowy, że rośnie od ścianek miedniczki ku środkowi. To jest ziarno, fragment kamienia, na którym zaczyna narastać nowy kamień, się tworzy. Tu Państwo widzicie na ziarnie mineralnym, tym takim brązowym, które jest fragmentem kamienia typu odlewowego, rozpadł się ten kamień odlewowy, w miedniczce nerkowej zostało ziarno takie i na nim zaczynają narastać kryształy szczawianowe. Tutaj macie też Państwo takie ziarno, które utknęło w tym wypadku w przewodzie moczowym między nerką a pęcherzem. No są takie te kamyczki guskowate, szczawiane, ale też są takie kryształy, że daj Boże zdrowie, ostre. Tutaj też jest kamyk z dróg moczowych, na którym zaczynają rosnąć kryształy szczawianowe, czyli na piasku, na ziarnie starego kamienia narastają nowe kryształy. Zdjęcie jest nieostre, ale zrobienie dobrego zdjęcia w takich powiększeniach pośrednich między małymi a dużymi, no nie jest łatwe, bo tu jest głębia ostrości i tak dalej, więc no są jakie są. Albo też w przewodzie moczowym między nerką a pęcherzem tworzą się takie kluskowate kamienie, które rosnąc wstrzymują odpływ moczu z nerki, no i dają dolegliwości bólowe i różne kłopoty. Tutaj jest objaśnienie do tych kamieni typu odlewowego, które pozostają właśnie w przewodzie moczowym. Jeżeli ziarno przejdzie przez przewód moczowy z nerki, po rozpadnięciu się kamienia nerkowego, dostaje się do pęcherza i w pęcherzu może zacząć rosnąć. To jest ta sytuacja, już wracamy do obrazka, tu, że przechodzi, prawda, rozpadł się kamień w nerce, płynie przez przewód nerkowy, moczowy, dostaje się do pęcherza, tu mamy takie ziarenko i w pęcherzu jest taki uchyłek, pęcherz jest niesymetryczny, tutaj dalej moc jest odprowadzany przez prostatę i cewkę aż na zewnątrz i tutaj na tym ziarenku zaczyna rosnąć kamień, bo moc jest dalej zmineralizowany i kamień na tym ziarenku narasta. I teraz wróćmy do tych obrazków. I efektem są kamienie pęcherzowe, które tak wyglądają. Tu akurat jest kamyk, no ma 2 cm mniej więcej, który jest pokryty takim jeżykiem kryształów szczawianowych. To daje też dolegliwości bólowe. A tutaj jest duży kamień, bo on ma prawie 5 cm w tej osi, bo tak to jest jeszcze większy. I te kamienie mogą w ogóle zatkać odpływ moczu z pęcherza, dając dolegliwości i tak dalej. No trzeba to wtedy usuwać. Urolodzy to robią chirurgicznie, operacyjnie. Kamienie, które tworzą się w pęcherzu na ziarenku piasku nerkowego, to jest ziarenko piasku nerkowego, też mają budowę cykliczną, strefową. Widać, że kamień rośnie, nie rośnie, rośnie, nie rośnie, rośnie, nie rośnie, rośnie, nie rośnie, rośnie i tak dalej. To są też dokumenty, ten obrazek jest dokumentem mówiącym o zmianie chemizmu moczu. Bo jeżeli kamień w pęcherzu rośnie i nie rośnie, rośnie i nie rośnie, to znaczy są momenty, kiedy mocz jest
zmineralizowany i wtedy kamień w pęcherzu rośnie i mądrzy jest niezmineralizowany, czyli normalny i wtedy kamień nie rośnie. No i to się powtarza. A dlaczego? No to jest osobna bajka. Często przyczyny tkwią w ogóle poza nerkami, poza układem moczowym. Tu są objaśnienia do tej ostatniej fotografii kamieni pęcherzowych. No i podsumowanie, to Państwo sami przeczytają, nie będę Państwu czytał, bo to byłby wstyd. Zwłaszcza, że tego jest troszeczkę. Jedni czytają wolniej, drudzy prędzej, ale można sobie prezentację zatrzymać i spokojnie to wszystko przestudiować. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że to, co Państwu tutaj przekazywałem, to są no, szczegółowe rzeczy mineralogiczne, ale sprawy kamieni nerkowych, żółciowych są jeszcze głębiej poznane od strony krystalograficznej, krystalochemicznej i te wiadomości są zawarte w książeczce wydanej w 2016 roku, wydawnictwo naukowe Akapit w Krakowie, no raczej nie do dostania, bo no, jest na AGH w bibliotece, ponieważ było tylko 200 egzemplarzy, bardzo mały nakład, który nie trafił nigdy do księgarni, rozszedł się, że tak powiem, po urologach i gastroenterologach metodą znajomościową. No. Ale już chyba w ogóle tej książki nie ma. W sprzedaży nigdy nie była, także można ją ściągnąć sobie ewentualnie przez internet z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. Proszę Państwa, no tyle. Myślę, że troszeczkę może dostarczyłem wiadomości. Natomiast pozostaje cała sfera filtracji moczu, odfiltrowywania moczu z krwi i rozpoznawania, skąd ten mocz jest, dlaczego ten mocz jest taki zmineralizowany, gdzie w człowieku coś gdzieś się dzieje, bo oczyszczalnia działa prawidłowo, natomiast to, co oczyszcza, czyli krew jest bardzo zabrudzona, najczęściej po jakichś stanach zapalnych, infekcjach i tak dalej. Także niejednokrotnie przyczyna kamicy nerkowej tkwi poza nerkami, chociaż nie zawsze. Tam są i te bakterie, prawda, i różne inne rzeczy. Natomiast no, rozpoznanie, gdzie i co się w organizmie dzieje, dlaczego ta krew jest taka brudna i potem mocz też jest taki bardzo zmineralizowany, no to już jest kwestia medyczna, prawda? No gdzie się nie będę wypowiadał, bo to jest poza moim zasięgiem. W każdym bądź razie te badania są robione, były robione przy współudziale urologów, a zwłaszcza pana doktora Adama Kwinty z Krakowa, który no, dostarczył tych kamieni całą masę. Wiele mieliśmy dyskusji na te tematy. No i powstała właśnie taka prezentacja, którą tutaj Państwu przedstawiam. A więc zdrówka i żebyście Państwo nie mieli nigdy kamieni nerkowych, no to nie jest wielka przyjemność, żółciowych ty też. No i zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia, kłaniam się.